Dobra widzowie, lecimy z kolejnym odcinkiem, w którym nie będziemy mogli dostać samolotu. To kolejny challenge z pojazdów. Pomyślałem, że zrobię taki kolejny i zrobimy jeszcze też, wiecie, kolejny, bo mamy generalnie trzy pojazdy. Więc zostawcie łapę w górę, jak lubicie takie challenge, takie króciutkie albo długie, zależy jak nam wyjdzie. Postarajmy się nie dostać samolotu, bo w ostatnim podejściu z samochodem to szczerze szybko poszło. Być może dlatego, że wziąłem mechanika Gina. Dobra, nieważne, tego nie widzieliście widzowie. Być może dlatego, że wziąłem mechanika Gina, więc zostawcie tym razem łapy w górę, za mało zostawiliście pod samochodem. Wydaje mi się, że pod poprzednim odcinkiem za mało było łapek w górę i dlatego po prostu nam się tak bardzo nie poszczęściło. No bo chciałbym wbić jakiś, wiecie, większy wynik. Przepraszam, że się tak tutaj jąkam, ale powiem szczerze, że za szybko gadam, muszę się uspokoić. Sorki, że wbiłem taki mały wynik, ale serio, totalnie, no nie wiem, no to nie oddało, nie oddało. Musicie jeszcze więcej łapek zostawić widzowie, żeby teraz Julcia nam tutaj wygrała. Czekajcie, a samolotu nie może, no to albo motor, albo samochód i ciśniemy mega duży rekord. Mam nadzieję, że to zrobię, bo bardzo bym chciał to zrobić. A na złość zawsze pojawia się, wiecie, robicie sobie challenge, wszystko pięknie, fajnie. No i jak zawsze pojawi się on, czyli w tym wypadku samolot, prawda? No uwaga. Okej, mamy auto widzowie, mamy auto. Lepiej, cieszę się, bo jak jest dłuższy odcinek to lepiej, no bo wiecie, taki króciutki, aż mi głupio za tamto auto, ale wiecie, ja tutaj nie udaję, było fair. Powiedziałem, że bez auta było auto, trudno, kończymy. Tym razem mamy zakaz samolotu i aż do tego momentu będę grał, więc nie wiem, czy będę grał godzinę, czy będę grał dwie godziny. Oczywiście będę się giga starał, żeby nie było, że ja tutaj specjalnie przegrywam czy coś, więc wiecie, lecimy ostro, nie ma tutaj żadnych wymówek, po prostu ciśniemy i zobaczymy jak to pójdzie, okej? Wiecie, chodzi o to, żebym tutaj specjalnie przypadkiem się nie wywracał, żeby krótkie były filmy i o odcinek zrobiony. Nie o to chodzi, jakby z tym autem się nie poszczęściło w poprzednim. Mieliście króciutki, ale no mówię, tutaj już zapowiada się dłuższy, bo mam nadzieję, że lepiej mi to pójdzie. Chciałbym zrobić jakiś taki duży wynik na takim challenge'u, bo to też by było całkiem fajne. O ja, jeszcze tam miny dali. Nie, dobra widzowie, to było mega trudne. No to było naprawdę trudne do ominięcia, ale to dlatego, że znalazłem się w niewłaściwym miejscu. Dobra. Ciśniemy dalej, zobaczymy jak nam pójdzie. No aktualnie zbyt lekko nie ma, bo boję się co dostanę z pojazdu. Dobra, mamy paliwko, jeszcze przyspiesza się to wszystko, nie, proszę tylko, a nie! Dobra widzowie, teraz jakby za bardzo chciałem zbijać bandytów, ale jako, że nie było żadnego pojazdu, to lecimy od nowa i po prostu zobaczymy co teraz nam się trafi. Dobra widzowie, Julka, proszę cię, nie dawaj mi samolotu, tylko nie samolot, wszystko jest okej. Jak zawsze dostaję widzowie, pamiętacie z odcinków na pewno moje narzekanie, jak zawsze mówiłem, że ciągle dostaję motor. To tymczasem jak robię challenge, od razu dostaję auto i wiecie, teraz dostałem kolejne auto. No i to, że się wywróciłem głupio, to już inna sprawa, ale zobaczymy czy ta gra ze mnie drwi i chcę, żebym miał jakieś, nie wiem, takie króciutkie odcinki czy jak. Zobaczymy, taka zabawa, no zabawa jest zabawa widzowie, no tutaj tylko i wyłącznie zabawa, uwaga. Okej, motor, nice, dobra, ten odcinek oddaję, ten odcinek oddaję. Wydaje mi się, że... Nie, dobra, czy ty Meres możesz się skupić na graniu zamiast gadaniu? Nie wiem, widzowie przepraszam, nie skupiłem się, totalnie się nie skupiłem, naprawdę, jakoś tutaj... Za dużo chciałem powiedzieć i wiecie, że ja na motorze jestem giga słaby. Jak dostanę auto, no to autem w miarę daleko przejdziemy, ale jak dostanę motor, to masakra. Jakby tutaj przydałby się challenge, że zakaz motoru. Chociaż zakładam, że bym dostał ten motor i to bardzo szybko. No zawsze mam takie wrażenie, bo naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam jakieś konto przeklęte na motor i bardzo często go mam. Także zobaczymy jak to będzie. Uwaga, widzowie, dawaj, 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 dawaj. Nice, dobra, autko mamy, jedziemy, jedziemy widzowie, wykręcamy jakiś fajny rekord. Okej. Dobra, skupienie, za dużo gadam widzowie, to przegrywam, więc troszkę się uciszę. Także soreczka, ale no, trzeba się skupić. Nie chcę wam tutaj, wiecie, wrzucać jakichś takich słabych filmów, no bo to nie o to chodzi, żeby tutaj dawać coś słabego. Po prostu jedziemy po największy wynik jaki możemy właśnie z tym challenge'em, co nie jest łatwe, no bo w każdej chwili możemy dostać samolot i skończy się film, także wiecie. Znaczy wy mniej więcej wiecie po tych po długości odcinka oczywiście, po długościach odcinków, ale wydaje mi się, że nie zawsze da się zgadnąć, no bo tak naprawdę ja też troszkę wycinam, no i wiecie, no nie zawsze jest to takie pewne. Chociaż to z autem to była jakaś parodia ogólnie. W ogóle zobaczcie, że dostaję chyba trzeci raz auto, w sensie dwa razy w tym odcinku, a w poprzednim pierwszy raz od razu autko. Jak to nagrywam, to mam, wiecie, mam dwa razy auto, no i motor, więc idzie naprawdę okej. Tutaj oddaję, a nie, za wysoko, co ja odwaliłem. Dobra, nie, teraz to naprawdę, no
Bereźik, weź ty się uspokój. Weź chłopie, przestań tutaj trollować. Widzowie, ja trolluję. No ja przepraszam, ale ja trolluję chyba. Naprawdę trolluję totalnie. Okej. Skaczemy, Team Kalu, ciśniemy. Julka wali bandytów na łeb, wiadomo. S z nimi, jak to się mówi. O nie, widzowie! Chciałem się podrapać po policzku, no nie wytrzymam. Dobra, ale robimy przy okazji misję. Więc wiecie, challenge challenge'em, ale robimy też misję, także mega, mi się to podoba. Dobra, musimy się zderzyć z bandytą, ale tego nie będę robił, bo mam tutaj double boosta, więc to troszkę szkoda. Wiecie, mam double coiny, mam magnes, także ja wolę z żadnym bandytą wolę się nie zderzać, wolę tego nie robić. Zobaczmy, co teraz dostaniemy. Jeżeli od razu samolot, no to będzie dość zabawnie. Znaczy, to jest ciekawe, że już chyba mam trzecie podejście w tym odcinku. Jakoś mi nie idą te rekordy. Ale nie wiem, czy też tak macie. Czasami usiądę, zagram pierwszą gierkę i zrobię taki giga wynik. Nie mówię, że rekord, ale taki giga wynik, że naprawdę jest mega fajnie. A czasami siądę tak jak teraz i nagrywam dla was i wychodzi takie kupsko po prostu. No, przepraszam was, naprawdę. Jakoś nie potrafię się skupić. Te challenge mnie tutaj totalnie rozwalają. Dobra, mamy motor, jedziemy. Nie kończy się. Odcinek godzinny, widzowie. Dzisiaj odcinek godzinny. Mieliście krótki z autka, ale teraz się odnawia. Znaczy odnawia. Jakby... No wiecie, po prostu tutaj jest rewanż i macie długi odcineczek elegancki, w którym... O Jezu, no nie, no nie umiem w tego flapy berda, no naprawdę. Ja nie robię tego specjalnie, no masakra, jak ja bardzo ten motor, no... Powiem tak, żebym nie krzyczał, to po prostu mega, mega tego motoru nie czuję. Totalnie go nie czuję, naprawdę, no mam taki problem z motorkiem. Dla mnie taki tryb podskakiwania pojazdu to jest... O matko, nie, najgorzej. Ale wiecie, to jest właśnie kwestia, że każdy ma inną taką... słabość, co nie? Moją słabością zdecydowanie, jakbym miał kiedyś się spotkać tak, w takim gronie ludzi i na przykład powiedzieć, każdy by wymieniał słabości, nie? I ja bym powiedział, no motors breakout, tak po prostu, nie? Totalnie mi to nie siedzi, masakra, uwaga! Mamy motor! Kolejny raz motor, który mi w ogóle nie siedzi, no nie mogę! Jakby to było autko, no to by było okej. No ale dobra, nie ma co narzekać, widzowie, dalej film leci, dalej film się tutaj toczy, że tak powiem, no nie wiem w sumie co jeszcze... Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć jakby do tego wszystkiego. Po prostu film dalej leci i tyle. Jest naprawdę spoczko. Bo wiecie, ja też zarabiam coiny, które będę mógł wydać na nowe skiny, które będą wkrótce w kolejnym update'cie. Tam za chyba 3 dni coś takiego. Dobra, widzowie, znowu się wywróciłem, ale zrobiłem misję, okej? Więc jak zrobiłem misję, to się liczy, że jest okej. Mamy teraz misję powal 20 bandytów. Dobra, jedziemy z tym. Jakby mam nadzieję, że teraz samolotu nie będzie, bo chciałbym zrobić misję z bandytami. Proszę, proszę bez samolotu, naprawdę. Jak tyle razy się udało, to coś czuję, widzowie, że ten samolot nas w ogóle nie, jakby nie odwiedzi. Także mam nadzieję, że po prostu samolot nas nie będzie odwiedzał w tym ranie. Już chyba czwartym ranie, nie wiem, czy to nie czwarty, widzowie. Naprawdę, ostro lecimy. Jakby Julka oddaje, naprawdę, jak mamy challenge, że nie możemy czegoś mieć, ona totalnie to odgania. Jest mega farcik. Mamy 4 bandytów. I teraz wam pokazuję, widzowie, jak to robić. Jakby ktoś jeszcze robił bandytów, no to pamiętajcie, żeby skakać podwójnie na tych, którzy stoją we trójkę. No bo trzeba to nabijać jak najszybciej. Póki macie tą planszę wolną, no to najlepiej będzie po prostu no, nabijać, co nie? Rozwalmy się, bo nabijam tą misję. Chociaż z drugiej strony bardziej kuszę los, żeby był samolot. Ale dobra, lecimy. Ja chcę misję zrobić. Chcę pokazać, że się da. Jakby, wiecie, tych 20 bandytów to jeszcze nie jest źle. Najgorzej jak dają 30. Patrzcie, 2 razy i 2 razy i mamy naprawdę ładne combo. I tutaj bez problemu to robimy oczywiście. No bo tak naprawdę tylko maszujecie strzałkę w dół i sieba. I zrobione. Dobra. O, albo maszujecie strzałkę w dół, albo powinienem powiedzieć, jak ktoś gra na telefonie, przeciągacie palcem w dół. Po prostu, dobra. I cyk, o nie! Jak mogłem cię ominąć, ty... Ty łysolu jeden, najgorzej. Dobra, widzowie, tutaj 2. Aj, nie, niestety, za późno. Troszkę się zesrałem. Dobra, samochód, nice, samochód. Dobra, ciśniemy. Ej, to jest naprawdę, naprawdę mega długi run. W sensie mega długi film, a rany to już są chyba ze 4 podejścia. Ale fajnie się gra. Ja lubię z wami, widzowie, pogadać, pograć. Mam nadzieję, że to, co nagrywam, też wam się podoba. Że jest w jakiś sposób zawsze takie... No ja wiem, jak to powiedzieć. Może nie, że oryginalne, bo ludzie to już wszystko zrobili. Ciężko zrobić coś oryginalnego. Ale na pewno na swój sposób ja jestem oryginalny i jakoś fajnie się to... Mam nadzieję, że fajnie się ogląda takie podejścia, właśnie takie challenge, dobra? Na dół. Oczywiście jak będzie jakaś aktualizacja, która będzie wprowadzała coś więcej, albo... No i super.
albo skinki, widzowie, no to wam pokażę te skinki. Kupimy skiny, jakieś pakiety, jak będzie coś nowego, to oczywiście od razu wam będę to pokazywał. Także obserwujcie kanał, zostawiajcie suba, łapę w górę, żeby było... Aaaa, to nie wierzę! Znowu się wywróciłem i nie zrobiłem tych bandytów. No nie zrobię tego, widzowie, no nie zrobię. Będziemy grali do jutra, ten odcinek będzie miał godzinę, przysięgam. Ja czuję, że samolot się nie pojawi i będziemy godzinę tak biegali, a mi do tego tak nie idzie dzisiaj. No 2000 punktów robię, co to jest w ogóle za ten, za wynik, masakra. 4 bandytów to już nie jest źle. Nie, proszę! Już myślałem, że za szybko skoczyłem. O matko, dobra. Jestem jakiś, nie wiem, dzisiaj za bardzo podekscytowany, widzowie. No szalony meres. Dobra, tutaj skaczemy, pyk, pyk i na łeb, dobra. Dobrze, Julka, na łeb ich, skopa. Normalnie, z buciora wjeżdżamy na łysą glacę. Lecimy. Teraz tutaj skaczemy, dobra, i podwójnie. I w dół, i w górę teraz. O, proszę, jakie tutaj eleganckie ruchy, dobra. I na poduszkę, znaczy na poduszkę, na śmieci w sumie. Znowu samochód, nice! Jakbym teraz miał challenge na samochód, widzowie, to ja bym po prostu znowu miał minutowy film. Ja nie wiem, chyba mam ostatnio farta do samochodu. Jak mówiłem ciągle, że motor, to teraz naprawdę samochód mi nie odpuszcza. Sami widzicie, w tym odcinku, jak ktoś chce, to niech podliczy, dam mu serduszko. Wydaje mi się, że ten samochód jest już chyba 6 raz, albo troszkę się walnąłem, ale no na pewno dużo, na pewno dużo. Naprawdę ten... Czy ja mówiłem samolot? Ja już nie wiem nawet, co ja mówię, widzowie. Nie no, samochód oczywiście. Wiecie, to... jak mówię samochód i samolot, bo oba są na S i czasem moja głowa mówi... Meres, ale czy ty nie powiedziałeś samolot, a chodziło ci o samochód? Wiecie, taka rozkmina w głowie, która mnie myli i nie wiem teraz, być może powiedziałem źle, nie wiem, nieważne, wiecie o co chodzi, chodzi o samochód oczywiście, że nam się często pojawia. O ja, nie mogę, czasem mi klawisze nie działają, najgorzej. I to mi się właśnie nie podoba na BlueStacku, wiecie, jakby mamy zmapowane... Ale mimo wszystko potrafią się zaciąć i wtedy jest mega, mega, no przypał, no bo tak naprawdę... Przegrywamy nie z naszej winy, tylko po prostu klawisz się zatnie i siema, i nie działa. No i po prostu, do widzenia, zamknięte jak to się mówi. Dobra, i będzie? Będzie! Będzie samochód znowu, dobra, lecimy! Ej, co jest? Ale OP totalnie. Dobra, lecimy po lepszy rekord, widzowie. Po lepszy wynik, nie rekord. Czemu ja mówię ciągle rekord? Nie wiem. Ale lecimy po lepszy wynik, który będzie naprawdę... Coś czuję gruby. To podejście naprawdę oddaje. Ciągle samochód. Nawet motorka nie ma. Także ja się mega jaram. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Oczywiście użyłem odrodzenia, żeby mieć ten fajny wynik. Chociaż jeden dobry wynik na odcinku, bo naprawdę ja przynoszę sobie wstyd. Jak robiłem naprawdę ładne wyniki, to teraz ja jestem jakąś totalną kupą. Naprawdę. Jak jeszcze trafi się samolot, to już nie porobię sobie wyniku. Błagam nie. Dobra, znowu samochód, co jest? Czy Julia Żugaj to mechanik? Widzowie, z zawodu? Dajcie znać, bo nie wiem, być może. Naprawdę, to tak wygląda. No non-stop samochód, co się dzieje? Znaczy ja wiem, że mechanik to może być w różnych, no to nieważne. W różnych miejscach, wiecie, różne rzeczy robi. Nie tylko samochody, ale wiecie o co chodzi. Tak się kojarzy najbardziej. Także no, samochód naprawdę ratuje nam dupkę. No cały czas tam ratują tutaj. Dobra. Dobrze idzie, lecimy. Troszkę skupienia, Meres, mniej gadania, więcej skupienia. O! No i widzicie, mogłem lecieć dołem. To są złe wybory. Ale 5000 punktów to już naprawdę będzie ok. Jak na takiego rana w challenge'u, to myślę, że całkiem spoko. Okej. I myk. I na dół, i w górę jednak, dobra, nie, jednak na dół nie chcę iść. Mam nadzieję, że zrobię tych bandytów, bo wiecie, challenge'ik fajny, ale chciałbym też robić misję przy okazji, no bo to jest mega, nie? Jak sobie zrobicie jeszcze misję, macie fajny challenge, to mega, lepiej się gra po prostu. Dobra, tutaj. Obijamy mu śliwkę. Lecimy dalej, skok, dobra. I na dół, i rolli. Mamy ponad 5000. Samochód! Znowu samochód! Co jest? Ej, jak to oddaje? Ja nie wierzę. O, na górę, dobra. Widzowie, jak chcecie mieć ciągle samochód, to Julką grajcie. Nie wiem, ona ma jakąś aurę do przyciągania samochodów. Totalnie. Nie no, oczywiście wiecie, jakby skiny nic nie dają, spokojnie. Żartuję, jakby ktoś nie skumał. No to oczywiście, no tutaj wiecie, mam takie wrażenie, no bo ciągle dostaję samochód, no to jest chore. Ile ja szans dostałem, żeby ten odcinek był długi. Jak pierwszy dzisiaj był, no był jaki był, to tu musicie zostawić koniecznie łapkę, bo naprawdę idzie to mega długo. Mamy 6000, mam nadzieję, że dolecimy dalej.
Bo naprawdę chciałbym zrobić coś więcej niż tylko jakaś taka, no jakiś taki kupa wynik to nie może być. Musimy polecieć dalej. Okej. I na górę. I bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tu szlabany latają, ale nas to nie obchodzi. My totalnie jedziemy do przodu. Rakietki. Ta samonaprowadzająca, nie, może nie naprowadzająca. O, no, oj, dobra, to wyglądało jak naprowadzająca. Ona naprawdę po prostu strzeliła mi prosto w czoło. Jakby została mi wystrzelona w czoło, naprawdę to tak wyglądało. Dobra, 7000 robimy i się nie boimy, lecimy dalej. Dobra, bandyta, jeszcze jeden bandyta, dobra, super. Mam takie wrażenie, jakby tych 20 już było nabitych. Mogłem tego paliwa nie brać, bo im dłużej pogram, tym lepiej. Au, dobra, już myślałem, że nas rozwali ten bandyta, ale jednak go trafiliśmy. Zaliczyło nam nogi na łeb, udało się. Naprawdę, powiem wam, że się obawiałem. 7300, teraz się obawiam samolotu. Będzie motor, patrzcie to. Ha! No pewnie, dobra, merezik. Normalnie w lotto gramy, widzowie. Tako. Nie, naprawdę, dobrze idzie. Ja nie wierzę, jaki długi film w ogóle. Ej, dobre, dobre. Nie wiem, jakoś się czuję fajnie. Podczas tego wyzwania, podczas tego challenge'u chciałem powiedzieć. Też możecie spróbować oczywiście, wiadomo. Możecie sobie powiedzieć, że a, teraz nie mogę grać pod autko, no i się rozwaliłem. Dobra widzowie, kolejne podejście. Zderz się z bandytą, zdobądź 3000 punktów. No wydaje mi się, że na punkty pogramy. Bo zderz się z bandytą nam nie sprawi, że będziemy mieli pojazd. A tu o to chodzi, żeby sprawdzać, co będzie w pojeździe i czy mam przerwać nagranie, czy nie. Póki co gramy dalej, tak jak obiecałem. Do momentu, aż nie będzie samolotu, ja nie mam prawa zakończyć filmu. I po prostu ciśniemy, ile nam się tylko uda. Ile nam, że tak powiem, pozwoli gierka na to. Oj, za szybko. To było zdecydowanie za szybko. Dobra, ciśniemy dalej i robimy 3000 wyniku na kolejną misję. Wydaje mi się, że to będzie dobre kolejne podejście. I raczej samolotu nie dostaniemy. Uwaga widzowie, w tym momencie dostajemy samochód. No i właśnie, właśnie. No normalnie wróżka Merez. Możecie napisać komentarz wróżka Merez. Musimy zdobyć 2250, w sensie 2250, między 2250 a 2500 albo 3000. Zobaczę. Zobaczymy, gdzie trafimy tak naprawdę. Lecimy tym autkiem, póki jeszcze możemy. Bo tak naprawdę powiem wam, że się stęskniłem za samolotem. Ja wiem, że wtedy challenge się skończy, ale jakoś tak brakuje samolotu. Totalnie go nie ma. To jest chore totalnie. Zresztą zobaczcie, ile razy się już wywróciłem w tej grze. Zaczynałem od nowa i nadal nie było samolotu jako pierwszego, czy wiecie, no żeby jakieś odświeżenie było. Nie no, dosłownie mam tu jakąś aurę. Mam chyba debuffa, że nie przyciągam samolotu w ogóle. O, dobra, mamy to. O, ale siadło. Ledwo, ale siadło. Ledwo, naprawdę ledwiutko. Okej, do góry. Pieniądze zebrane, lecimy dalej. Dobra, ładnie. Oczywiście do misji się rozwalę, żeby nie było. Bo fajnie by było je zrobić. Wiecie, tak progres na odcinku też musi być. Nie może być takie zwykłe granie i w sumie nic nie robienie. Musi być widzowie progres, musi być tryhard. Musi być po prostu zawsze coś robione. Mimo, że ja dzisiaj robię słabe wyniki, to i tak nie potrzebuję większych, bo no, mój rekord 43 tysiące jest ciężki do pokonania dla mnie po prostu. A mamy tutaj do zdobycia, słuchajcie, misję na 2250. To proste raczej. Nawet się specjalnie rozbije i lecimy po ten wynik. Uwaga. Też mam nadzieję, że za szybko się nie rozwaliłem, bo mogę tego żałować, wiecie, coś pójdzie nie tak i się wywrócę, dobra. Najpierw zrobimy tą misję tom, czyli tą łatwiejszą, tą krótszą, bo to jest mi pomiędzy, ja nie lubię takich misji. Wolę je mieć z głowy od razu, weźmy w ogóle magnet, nie no zawsze będę brał te, nieważne co się stanie i tak zawsze biorę boosty. Nawet jeżeli nie odrobię tych boostów, to i tak gram zawsze z boostami, nie ma innej po prostu tutaj mowy o czymkolwiek, wiecie. Po prostu cały czas lecimy na boostach, nie ma mowy o czymkolwiek, no idę, bo jakimkolwiek innym podejściu, o. Jakieśkolwiek innym podejściu. Tak, dobrze powiedziane, Merez. Bardzo po polsku. Nie powiem. Dobra. I na łeb. Dobra, mega. Ja bym mógł teraz robić tych 30 bandytów. Dajcie mi to. Ta misja jest naprawdę teraz prosta. Jak było po 40, to było naprawdę męczące, nie? I to jeszcze było dwie gry z rzędu, jeżeli chodzi o 20, chyba 20 sztuk, że tak powiem, bandytów. Razy dwa mecze. To było... No to było tak bardzo męczące, bo wiecie, często nie siadało. Na przykład w drugim meczu, no właśnie w drugim meczu często nie siadało i nie można było dokończyć. Masakra. Dobra. I mamy motor. Siemano.
siemanko panie motor. Ja nie wiem, nikt z was nie obejrzy tego filmu do końca. Teraz mówię, nie wiem, no to co teraz mówię, to nikt tego już pewnie nie słucha. 100%, ja jestem pewien, że nikt tego nie słucha. Jeżeli napiszecie w komentarzu słucham i możecie też wpisać tą wróżkę Meres, wróżka Meres i słucham, o się zagadałem, no to znaczy, że dalej oglądacie, ale naprawdę jak ktoś tutaj dotrwał, to ja naprawdę widzowie, serduszko ode mnie i to takie mega serce, bo naprawdę to długo trwa, co się dzieje? No nie mogę, w ogóle samolotu nie ma. Ale jazda, jak z autkiem było od razu, to wiecie, teraz samolot w ogóle nie chce się pojawić. No i w sumie dobrze, bo o to chodzi, żeby go nie dostać. Ale wiecie, to po prostu jestem zdumiony, że coś takiego się dzieje. Dobra, monetki. To mnie spoko, bo za każdym razem biorę te boosty i zawsze jestem gdzieś tam na plus, wydaje mi się. O, nie, 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 nie. Widzowie. Nie, używamy odrodzenia. Okej, skoki. Na bandytę i na śmieci. I motor, dobra, lecimy, motorek mamy. Oczywiście robię wam małe przerwy, żeby tam, no nie będę wam pokazywał reklam z... Ej, to mnie złapało? Aha, okej. Nie, dobra, tego to akurat nie poczułem, naprawdę. Nie, ta rakietka jakaś pijana. Dobra, i od głowy? Tylko żebym się nie wywracał, bo już nie mam odrodzenia. Lecimy dalej. Może jakiś lepszy wynik się, wiecie, wykręci. Jak ktoś lubi content z Breakouta, no to taki film jest dla niego złotem, bo jest naprawdę długi. Więc tutaj pozdrawiam tych, co lubią. O, dobra. I na głowę, i na głowę. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja giga czekam na update. Żeby w końcu był ten update. Bo jak jest update, wiecie, nawet jeżeli chodzi o skiny po prostu, czy tam małe jakieś dodatki, to i tak wiecie, to jest ciekawiej po prostu, jest ciekawiej i tyle. Dobra, ładnie odbite. I uwaga, cyk, lecimy dalej. A!